Cześć, nazywam się Rafał Galiński i jestem autorem przewodnika online. Lataj pewnie i bezpiecznie dronem od DJI. Dzisiaj mam przyjemność porównać cechy dwóch dronów, którymi prawdopodobnie jesteś zainteresowany i wahasz się, którego nabyć. Jeżeli już masz drona, to możesz też wykorzystać czy skorzystać z tych doświadczeń, które tutaj w tym filmie przekażę. A porównam cechy, mocne cechy Mavica Pro i Mavica R. Mavic Pro, jako pierwszy dron na rynku, yy, wszedł w 2016 roku pod koniec i od razu zrewolucjonizował rynek dronów, przez to, że jest mały, kompaktowy, a jednocześnie ma kamerę 4K i jest bardzo mocno stabilizowany. Od razu, yy, jak tylko pojawił się Mavic Pro na rynku. Karma musiała odpuścić, i GoPro zaczęło mieć poważne kłopoty ze sprzedażą swojego systemu, właśnie opartego na y, kamerze GoPro Hero i na gimbalu. Jakie zatem mamy mocne strony Mavica Pro? Ja, na podstawie swoich doświadczeń, jako że latam dwa lata Maviciem Pro, y, Przygotowałem 10 takich cech, które prawdopodobnie możesz wziąć pod uwagę, i postaram się też opowiedzieć o tym, jak to mi się sprawdzało od cechy w życiu. Dlatego, że jedna rzecz to jest cecha na papierze, a druga sprawa to jest zastosowanie i aplikacja dla danej potrzeby życiowej. Pierwsza podstawowa sprawa, gdzie Mavic Pro jest bardzo mocny, to jest zasięg. Mavic Pro wyposażony jest w OcuSync, czyli sygnał, który jest bardzo mocny. Podawane dane przez producenta to jest 7 km na FCC i 4 km na CE. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, ja nie modyfikując aplikacji. Przeleciałem najwięcej 6900 metrów, to był mój rekord. Natomiast, jeżeli chodzi o. i leciałem wtedy w jedną stronę, natomiast, jeżeli chodzi o lot w dwie strony, 4500 metrów z powrotem. Także zasięg tutaj jest naprawdę bardzo dobrym. Także zasięg jest tutaj bardzo dobrym czynnikiem, który wyróżnia Mavica Pro. Jest jednym z mocniejszych dronów, jeżeli chodzi o właśnie tę cechę. Druga sprawa bardzo użyteczna według mnie to jest poziom hałasu. Jeżeli założysz do Mavica Pro śmigła Low Noise Propellers, to w mieście nie będziesz słyszany już tak mniej więcej od 50 metrów wzwyż nie będziesz słyszany, nie będziesz słyszana i ludzie nie będą zwracali uwagi na drona to jest bardzo istotne jeżeli zamierzasz latać komercyjnie jeżeli będziesz stale gościł w mieście dlatego, że Mavic Air było tak, że nawet latałem na 100 metrach i ludzie słyszeli pomimo, że był ten gwar miasta, szum moje odczucia są też takie, że to nie chodzi też o same decybele ale też chodzi o częstotliwość po prostu Mavic Air ma trochę inną częstotliwość i ten szum, który jest wydawany, ten hałas pochodzący z Mavic'a Pro jest na pewno bardziej przyjazny dla ucha i powyżej, tak jak powiedziałem, około 50 metrów nie jest słyszalny. Trzecia bardzo ważna zaleta, jeżeli chodzi o Mavic'a Pro, to jego kontroler, tak zwana aparatura. Tutaj mamy kontroler z wyświetlaczem, który pokazuje nam całe parametry lotu i nawet kiedy wyczerpie nam się telefon, bateria nam padnie w telefonie czy w tablecie, możemy śmiało wrócić. Możemy zorientować się, jak daleko jesteśmy. Jaki jest status naszego drona i widzimy, czy nagrywa. Jaka, jakie są parametry łącznie z parametrami ekspozycji. Także dużo widać na tym wyświetlaczu jest bardzo pomocny jeżeli się do niego przyzwyczajmy to na wielki plus. Dodatkową sprawą jest to, że mamy oki i to co mówiłem i mamy ten że kontroler i możemy zastosować też dwa kontrolery w trybie slave and master. Master and Slave, czyli jeden, jedna osoba bardziej uprawniona, druga ucząca się i można tutaj sparować z Maviciem Pro, właśnie po OcuSync bezprzewodowo dwa kontrolery. Kolejna sprawa bardzo istotna dla eksploatacji wszyscy muszą przyznać rację, że tak jest, to jest pojemność baterii. Producent podaje 27 minut, jeżeli chodzi o czas lotu, i bateria ma pojemność 3800 mAh. Jeżeli chodzi o Mavic Air, to mamy y, pojemność baterii 2370 mAh i czas lotu podawany oficjalnie około 21 minut, nieoficjalnie około 18. Takie są moje odczucia. Te baterie z czasem oczywiście tracą swoją żywotność, ona ich spada. Ja w tej chwili latam na bateriach z Mavica Pro, na dosyć mocno po dwóch latach spadła, około 16-18 minut to jest mój odczuwalny e, taki przeciętny czas e, lotu, także z czasem ta, ta wartość się dosyć mocno degraduje. Kolejna sprawa, która jest istotna dla eksploatacji, jeżeli mamy dane ujęcie, które chcielibyśmy powtórzyć, Mavic Pro ma, dysponuje trybami inteligentnymi, które się nazywają np. Na Waypoints lub też Course Lock. To są dwa takie tryby, które dość fajnie potrafią nam te ujęcia zapewnić. Waypoints, dzięki Waypoints jesteśmy w stanie powtórzyć daną trasę i przelecieć tę trasę dronem kilka razy. A jeżeli chodzi o course lock, jesteśmy w stanie takie ujęcia kapitalne uzyskać, czyli poruszając się e, dronem w jednym kierunku, możemy spoglądać e, w innym kierunku i śledzić dany obiekt przelatując obok e, niego. Fantastycznie na dwie funkcje. Jeżeli chodzi o Mavic Air, to ma taką funkcjonalność, że można wykorzystać częściowo e, tryb e, Tapfly i wykorzystać właśnie e, Tapfly Free. Dzięki temu możemy namiastkę course lock uzyskać. Następna sprawa, może nie jest tak istotna, ale jednak jest to przewaga Mavica Pro, to jest możliwość skierowania kamery i robienia ujęć w pionie. To chyba jest jedyna kamera, która ma możliwość obrotu o 90 stopni i właśnie robienia ujęć w pionie. Następna rzecz, gdzie Mawik Pro przeważa, to jest możliwość spojrzenia 30 stopni powyżej poziomu. W przypadku Mawika R mamy ograniczoną wartość, dlatego że gimbal z kamerą są nieco schowane w obudowie i tam jest około 17, 15-17 stopni, jeżeli chodzi o wychylenie. To jest w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy niżej obiektu i chcemy sobie zerknąć na coś, co jest wyżej, na przykład chcemy dokonać nie wiem, inspekcji, obejrzeć coś, co jest wyżej albo sprawdzić, co znajduje się właśnie powyżej nas. Można też zrobić ujęcia na przykład drugiego drona czy innego obiektu, który znajduje się właśnie nad nami. Następna kwestia, która jest dość istotna, to jest możliwość współpracy z goglami. I tutaj, Mavic Pro bardzo mocno przeważa, dlatego, że po pierwsze, łączy się bezprzewodowo i w tym momencie mamy dostęp nie tylko do obrazu z gogli, ale mamy też odczyt i obraz na naszym urządzeniu mobilnym. Czyli aplikacja DJI Go cały czas jest włączona i parametry lotu są rejestrowane. W przypadku latania w goglach mawikiem R musimy wziąć pod uwagę, że jest to połączenie kablowe. I jeszcze jest jedna sprawa, a mianowicie wtedy musimy wypiąć naszą, nasze urządzenie mobilne. Ono jest wypięte, nie mamy dostępu do aplikacji, a jednocześnie w DJI Go nie rejestrują nam się parametry lotu i nie mamy zapisu tego lotu. Czyli gdyby nam się coś wydarzyło, ja miałem taki przypadek, to nie jesteśmy w stanie dochodzić swoich praw, uprawnień gwarancyjnych w tym momencie, ale druga rzecz, nie jesteśmy w stanie też zlokalizować naszego drona, co już jest no, dość groźną sprawą dlatego latając w goglach raczej wybrałbym Mavica Pro i to jest, są te podstawowe zalety Mavica Pro, każdy z Was może ocenić, bo niezależnie od tego czy y, jest, macie uprawnienia czy nie. Możecie podjąć własną decyzję. Bo jeżeli macie świadectwo kwalifikacji, to sama masa nie jest tak dla Was istotna. Może istotny jest bardziej zasięg i to, że nie tracimy tego sygnału, prawda? Czyli stabilność sygnału, na przykład w obecności zabudowań. Jeżeli robicie zlecenia w ciasnych miejscach, w ciasnych dzielnicach, to faktycznie ja bym wybrał jednak Mavic Pro ze względu na to, że ten sygnał jest bardzo stabilny. Jeżeli, aha, i druga rzecz, że jeżeli jesteście w mieście, to jednak bardzo Mavic Air zwraca swoją uwagę, jeżeli chcecie niżej. Polecieć. Mocno hałasuje, ten dźwięk odbija się od ściany i od budynków. Ja miałem takie historie, że jednak, jak, jak latam w mieście, to wolę zabierać ze sobą Mavica Pro, bo na co dzień użytkuję te dwa drony mniej więcej tak to wygląda, że jeden i drugi sprawdzają się w różnych sytuacjach. Jeżeli chodzi o Mavica R, to za chwilę powiem. Kończąc, jeszcze wątek Mavica Pro. Uważam, że to jest bardzo dobry dron i on jest w świetnej cenie. Y oczywiście. Nie mamy kilku cech, o których powiem za chwilę, ale mamy też te, o który, które wymieniłem, więc uważam, że można rozważyć tego drona, i gdybym ja miał wybierać, to yy, nie powiem Wam jeszcze. Raz jeszcze nazywam się Rafał Galiński. Jest tak wiele cennych informacji i porad, że niemożliwe jest o ich omówienie w tym jednym materiale. Zatem w opisie pod filmem odnajdziesz link do mojego kursu online. Dołącz do nas już dziś. Jestem naprawdę wdzięczny za twoje wsparcie. Dzięki serdeczne. Życzę wspaniałych ujęć nowym dronem.